Co? To wymaga instrukcji obsługi. Który ci się podoba, coś takiego? Malujesz się tym? Nienawidzę tego. My Happy Toy. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Zobaczcie, kto ze mną jest. Izabela Zabielska. Dzień dobry, reprezentantka Polski na Eurowizji w tym roku. Dokładnie. Izabela Zabielska. Ja jestem fanką, naprawdę. Serio fanką tych wszystkich twoich TikToków, tego jakby wiesz, mocno ty przeszłam. Taki jest, ona to zrobi. I ja ci tego tak życzę, serio. Powiem ci tak, byłam u wróżki i mi powiedział, że nie będę reprezentować Polski w tym roku, ale w przyszłym? Ja, nie, wiesz co, on powiedział, że nie będę przez 3 lata, ale wiesz co, ja uznałam po tym, jak on mi to powiedział, że nie wierzę w to. O, ja będę, ja się zgłaszałam to gdzieś. Zajebiście, ja myślałam, że ty powiesz takie, że nie, że jakby przygotowuję materiał pod i jestem pewna, że będziesz na Eurowizji. W sensie jakby jestem wróżką też. Nie, nie jestem. W każdym razie chciałam tylko, zanim zaczniemy zamianę kosmetyczek, chciałam powiedzieć, że z Izą próbowałyśmy się umówić już od chyba zeszłego roku w ogóle. Najpierw zeszły rok umawiamy się, oczywiście się nie umówiłyśmy, tak jak ci znajomi, którzy mówią, no trzeba się złapać na kawę. Potem w końcu się umówiłyśmy, ale ja odwołałam, bo miałam awarię, a potem się znowu umówiłyśmy. Czemu ty odwołałaś? Bo byłam chora. Pierwsze co powiedziałam, jak przyszłam tutaj, to było wow, w końcu się udało, nie wierzę w to. No, tak się witamy, Jezu, w końcu się udało. Więc jestem gotowa na przekazanie ci kosmetyczki. Ja też. To jest taka kosmetyczka z moim takim właśnie make-upem, który teraz ostatnio robię, więc... Yeah. Ej, boję się tych profesjonalnych rzeczy, które tam będą. Bo ja się prawie nie domykam, ale widzę, że tak. Ale ogólnie to jest taki mój everyday make-up. Super. I tak, jak już gadałyśmy przed włączeniem kamery, nic nie czyściłam, nic, wiesz, masz ogólnie tak jak Zabielska to robi na co dzień. Mam nadzieję, że się przerazisz, liczę na to, proszę. Ja jestem przerażona już teraz. Myślę, że będziesz miała to trochę niespodzianek, jak coś to się pytaj mnie, bo ja mam swoje techniki, których się nie nauczyłam z YouTube'a, tylko z życia. O, kocham to. Właśnie zawsze jak się wymieniamy, to lubię znać jakby kroki, że jakby tak. Nie tylko kosmetyki, ale możemy się też wymienić właśnie takimi trikami. Powiedz mi, czy ty się malujesz gąbeczką, czy... Tak, teraz tak. Kiedyś palcami, ale... No. Jezu, ja też miałam tą fazę, że jakby i uważałam, że palcami jest najlepiej, a potem zobaczyłam, jak gąbeczką jakby ten podkład się tak, wiesz, wciska i miałam takie... Okej, no dobra. O, wow, okej, tego w ogóle nie znam. To jest tego... róż. Czuję się jak na odcinku z Darkiem, kiedy wyciągnęłam tą mysz. Flashback. Myślałam, że ty mi wrzuciłeś jakąś mysz tu. End of flashback. I tu teraz jest coś podobnego, jakby... Co to jest? No, czy to jest lunch? To jest... Nie mów, że to jest puder. To jest talk do dupy dla dzieci, który używam jako puder. Ty, ale wiesz, że to zapycha porwaga? Tak, ale wiesz jak zajebiście wygląda na twarzy. Nie wierzę w to. Iza Zabielska przyniosła mi lunch albo białko w proszku. Jestem w szoku. On jest jeszcze tak pięknie jakby umazany podkładem. Nigdy w swoim życiu nie widziałam czegoś takiego. O, ten rozświetlacz. Ja wiem, który on jest podobno genialny. On jest super. Ja wiesz, że ja nie używam w ogóle rozświetlacza. Oh. Nie, no. Spoko. To jest takie, jeżeli jest jakaś taka świeża to... Nie, Iza, jakby jeszcze ta historia, to jest to nagranie, miałam takie tak, przed nagraniem opowiadałam pewną historię związaną z pewnym obiektem, który wygląda podobnie do tego obiektu. Możecie sobie wyobrazić. Młodsza publiczność? Nie. I nazywa się My Happy Toy. Jezu, oni to naprawdę zrobili. To jest maskara My Happy Toy. Moje pierwsze skojarzenie też nie było z maskarą. To jest największa maskara, jaką widziałam. Ale wiesz, jak ona jest genialna? To jest moja ulubiona maskara. Sprawdzę My Happy Toy, ale wow! Ty mówisz, że ja mam wielkie kosmetyki. Czemu ten puder jest taki wielki? Bo to są, słuchaj, 2 pudry w jednym. Ten jest pod oczy i on robi taką fajną taflę, w sensie tak fajnie wygładza, że to jest hit. Ten do piegów i... Catrice. To jest ogólnie kredka do oczu, której używam, ale ona już jest na takim wykończeniu i jakby nie da się praktycznie nie umalować, a ja się dalej nie umaluję, więc specjalnie cię użyłam. Malujesz się tym? Tak. Tym? Tak. Okej, guys, to będzie wow. To jest liquid bronzer, ale czemu to jest szare? On wygląda taki szary, ale nie jest. Jakie to... Myślałam... Okej. Co myślałeś? Myślałam, że to jest takie, wiesz, długie, że to sięga tam, a tak odkręcam i what the fuck, jakiś pypeć, jakiś... Taki... Co to w ogóle jest? To teraz tak, od czego ty zaczynasz? Ja zaczynam od... Poczekaj, może sobie przeczytać. Korektor. Zaczynam od korektora, ale tylko na jakieś tam... Niedoskonałości. I ogólnie, to jeśli chcesz już serio moją technikę, to mogę ci powiedzieć, jak ja nakładam korektor, to ja go nie nakładam stricte pod oczy, ja zostawiam tutaj pusto i ja go nakładam jakby tak tutaj i tutaj, tak niżej, żeby zostawiać podkrążone oczy. Okej. Okay. Nie lubię zasłaniać podkrążonych oczu, lubię je uwydatniać jeszcze i czasami biorę jeden kolorek stąd i jeszcze sobie tutaj tak w punkcikach podkrążam bardziej. Dobra, ja to robię, totalnie to robię, to jest tak powalone, że ja to robię. Ja po prostu lubię wyglądać trochę jakbym była umarlakiem. Zajebiście. A od czego ty zaczynasz? Ja zaczynam od podkładu, więc Charlotte, przepraszam. Baza, tak. A potem podkład, tak. Dobra. I tutaj sobie daję, tak przynoszę, wiesz, tam gdzie są większe pory, więc nos tutaj przynoszę, ja sobie założę opaskę. O, jaka przyjemna ona jest. Ona jest super i tak fajnie wygładza. Ja kiedyś miałam taką fazę, że właśnie nakładałam korektor przed podkładem właśnie na niedoskonałości. Mam jeden korektor, który tak fajnie zastyga i nawet po nałożeniu podkładu on się jakby nie ściera, ale jednak większość korektorów mam wrażenie, że i tak się ściera przy nakładaniu podkładu. Myślę, że może to być prawda. Ja po prostu chyba wierzę w jakiś efekt placebo, że jak ja w to wierzę, to działa. To gdzieś tam stoi. Czyli co, ty nakładasz ten korektor gdzieś tu? Tak. I jakby ja sobie potem to tak rozcieram, żeby to troszeczkę szło jakby tak dotąd, ale nie tutaj. Nie na te cienie. Mhm. Aha, ty to nakładasz na twarz czy na gąbeczkę? Nigdy nie nakładam gąbeczkę, bo gąbeczkę od razu wsysa, tylko nakładam albo na przykład na palec i rozprowadzam na twarz, albo na twarz i rozprowadzam. Więc tutaj jakby możesz sobie wykorzystać jakąkolwiek technikę. Uuu, kolor macie idealny, no nie? Zajebisty. Nice. I ty nie jesteś taka ciemna, what the fuck? Czekaj. Ja normalnie się maluję tym kolorem. I ty masz dość podobną karnację do mojej. No, bez przesady. O, ale Karen, dzień dobry, uwielbiam to. Idę tak dzisiaj na miasto, jeszcze ten, założę jakiś, nie techlisa, tylko ten secik Adidasa. Nie hejtuję Adidasa jak coś, bo wczoraj miałam na sobie tis Adidasa. Ja czasami po prostu znajduję Adidasa w lumpie i mam takie, o, ale jesteś fancy i za kup. No, widzisz. Ja właśnie w lumpie mam tak, że czasami coś mi się uda znaleźć, a czasami mam tak, że po prostu idę i zupełnie nic. To co, idziemy potem? Ja bardzo chętnie. A ty masz swoje ulubione lumpy? Stara. Ej, stara! Nie. Ulubione miałam i nienawidzę Warszawy za to, ponieważ 31 marca 2023 roku zamknęli mi go, a ja tam jeszcze zawsze dostawałam zniżki, bo ta pani mnie kochała, ale jak już nie mam. Tą datę, o co chodzi? No, bo złamało mi to serce. To było gorsze niż jak była mnie zdradziła. Najlepsze lumpy pewnie są tam, gdzie ja za bardzo nie jeżdżę, przez to, że mieszkam w centrum Warszawy i po prostu pewnie to są takie okolice typu, wiesz, targówek. Najgorsze są w centrum Warszawy ogólnie, bo są drogie i przeszperane, tragiczne. No tak, oczywiście, no bo najwięcej osób tam gdzieś tam chodzi. W sensie lubię to, że się zrobiła moda na lumpy, no bo to jest mega ekologiczne, ekonomiczne i ogólnie zajebiste. A ja chodzę na lumpy, odkąd miałam 13 lat. Bardzo duże doświadczenie, powiem ci. No stara, jestem pro. Ale wiesz, ja jeszcze chodziłam w tych czasach, bo ja chodziłam do takiej mega fancy szkoły, no nie, że każdy tam miał mega duże siana. I moja mama mi powiedziała, jak tam zaczynałam chodzić do lumpów, że wiesz, dla mojego dobra, że Izuniu, no może tak nie mów o tym, no bo cię wyśmieją. Mówię, no to są debilami, jak mnie wyśmieją, przecież lumpek są genialne. I ja chodziłam i się szczyciłam, mówiłam, patrz, to mam z lumpa, wiesz, że kupiłam to za 5 zł, coś tam i oni się ze mnie śmiali, że mówili, że lumpek siara i w ogóle, a ja to brałam jako komplement. Jak można być takim debilem, żeby nie rozumieć, że to jest zajebiste? Tak, powinnaś wydać 300 zł, żeby była super. Albo najpierw 3000. Ja sobie wytrę jeszcze pod oczami, na wypadek jakbym jednak gdzieś niechcący... A ja muszę po te same oczy dojechać, no nie? Tak. Akurat tutaj worki czy cienie jak najbardziej. Teraz po podkładzie właśnie korektor i ja daję go pod oczy, na czubek nosa, tutaj kropkę i tutaj pewnie. Tutaj. Teraz bo może ten. Bo jest taki dziwny! Ale on jest taki dziwny, że jakby przekręcasz to i on nie do końca, wiesz, tak trzeba parę razy przekręcić. Co ja teraz robię? Powiedz mi. Bronzer. Musiałam się zastanowić. Bronzer liquid. Ja go daję... Dawaj tipy. Daję tutaj kropeczki, ale rozprowadzam to tutaj i zjeżdżam tutaj w dół, żeby mieć te takie męskie rysy bardziej. Nice. Daję go też trochę tutaj, wiadomo, żeby sobie żuchwę uwydatnić. Nie robię konturowania, że tutaj nie daję, tylko daję tu, tu i na górę. I czasami jeszcze daję tak tutaj. To jest chyba najlepszy bronzer w płynie, jakiego używałam, szczerze mówiąc. Na pewno ma bardzo ładny kolor. I ja w ogóle bardzo lubię produkty Tarte, jeżeli chodzi o właśnie takie róże, konturowanie i tak dalej. A ty dajesz dużo konturowania? Wiesz co, niezbyt. W sensie... Tyle, ile daje, to jest... Tak, jest git, bo ja ogólnie, w sensie jeśli bym robiła taki jakiś klubowy make-up, to jakoś tak raczej wtedy, ale nie, tak raczej nie. Najwięcej chyba daję na ten nos, wiesz. Ja w ogóle bardzo lubię to, jak wygląda twój nos, więc jestem bardzo ciekawa. Dziękuję, jak jest to made. Bo ja jeszcze biorę, wiesz, te cienie. Ja sobie jeszcze tak tutaj robię, jakbym miała trochę spalone. Okej, nice. Ogólnie ja nie wiem, ja mam coś nie tak z głową chyba, bo ja lubię na przykład pryszcze, cienie pod oczami, że jakby lubię, nie wiem, lubię jak skóra wygląda tak, wiesz, jak tak skóra. No, trochę tak samo jak lubię, jak ja w ogóle już przestałam regulować brwi, bo ja lubię to, jak tutaj widać jakieś tam, wiesz, włoski. Jakbyś miała na przykład full make-up, ale wyglądasz tak surowo, jakbyś miała to trochę w dupie. A ja sama powiem ci, że byłam tak pryszczata w szkole. Ja też. Tak, że po prostu byś nie uwierzyła. Jeżeli chodzi o konturowanie, to tak samo tutaj, tylko ja idę na tak damsko, czyli właśnie tak po prostu na prosto. Też pod żuchwą nos sobie konturuję, tylko właśnie tak bardziej wzdłuż. Czyli po prostu robię takie małe kreski i potem je rozcieram wzdłuż. Ale nie przejmuję się, jak mi wychodzi trochę... No kurde, ty jak równo to... Ja nie robię takiego. Ja mam takie... I potem wiesz, wychodzi mi krzywo i sobie najwyżej czyszczę, bo to na środku, serio. Więc nie wiem, czy to przez to, że się stresujesz bądź starasz, czy to po prostu masz taką wyrobioną rękę. Mam wyrobioną rękę. Nie, ale no ja też byłam pryszczata w szkole ogólnie i wtedy miałam mega kompleks, więc ja to rozumiem szczerze. No i naprawdę, kompleks miałam też bardzo duży, więc... A byłaś na izoteku? Tak. Ja też. Musiałam. Ale wiesz, ja brałam 1,5 roku. A nie, to ja pół. Ja 1,5 roku siedziałam na tych lekach i to była w ogóle tragedia, bo byłam tak wysuszona na wiór. Ja mam wrażenie, że w ogóle ludzie w takim wieku... Ja przynajmniej tak miałam, że trochę definiowałam to, jak atrakcyjna jestem, tym, jaką mam cerę. Ja też, bo mi się wydawało, że te laski wszystkie z magazynów i z reklam, one miały zawsze tak piękną cerę. A ja jeszcze miałam tutaj wypryski na tych, na ramionach, na plecach i miałam takie Jesus, jakby ja czasami nie nosiłam w ogóle takich bluzek z odkrytymi rękawami, bo mi było wstyd. Kurde. No więc jakby... To pamiętam, że była przeprawa. Trochę zwaliłam, bo z przyzwyczajenia zjechałam w dół, ale już naprawiasz. Uwaga! Już wyklepujesz. A czy ja teraz się pudruję? Bo tu jest chyba ten tak na sucho. Musisz mnie nauczyć, bo jakby to wymaga instrukcji obsługi pudełka na zupę. Czy masz jakiś taki puszek, żeby można tak przyprasować ten pudełek? Tak. O! Jezu, jaki gigant! O, czekaj, jaki malutki? No taki. O, dobrze. Wkładasz? Tak. Trochę osypujesz, tak troszeczkę, tutaj wszędzie, tutaj. Pod kontrolą. I to, co mi zostanie, to tak, na brodę tutaj, ten, a potem chwilę czekam i po prostu pędzę to wszystko, żeby ten puder już był wszędzie. Okej, dobra. A czekaj, a co ja teraz robię? Teraz możesz zrobić róż. Co?! Okej, więc jakbyście nie wiedzieli, to jest do oczu. Jest napisane face stick, okej? Aha, no dobra. Ale uwaga, technika jest taka, że albo nakładam sobie bezpośrednio na policzek i jakby wklepuję palcem, albo nakładam na palec i wklepuję z tego. What the fuck? I Zabielska z różem. Ej, taki, powiem ci... On ma bardzo ładny błysk, mi się bardzo podoba ten fioletowy. Właśnie, dlatego go nienawidzę. Ma to sens, bo faktycznie na skórze on wygląda naturalnie, bym powiedziała, aczkolwiek po pierwsze się mieni B, po drugie ja uwielbiam róże, które są takie wygaszone albo takie brzoskwiniowe, a on jest taki różowo-fioletowy i to jest po prostu mój koszmar, jakby dzisiaj mnie torturujesz, ale dobrze, bardzo lubię, wiesz, jestem trochę masochistką chyba. Ja właśnie dlatego dałam ci ten róż, bo ja naprawdę go używam, ale też wiedziałam, że gdyby to będzie róż, którego ty byś normalnie nie tknęła i chciałam, żebyś zobaczyła, jak będziesz nim wyglądała. Jeszcze daję trochę na nos. Ale tak tutaj nad? Tutaj, w tym miejscu mniej więcej. Czyli tak sobie trochę, żeby taką końcówkę i tak sobie, wiesz, rozcierasz. Jedyna pewnie okazja, żeby zobaczyć cię w takim make-upie. To jest wygląda jak jakiś jednorożec. I co teraz, puder też? Tylko nie nakładaj go sobie właśnie w miejsca, gdzie dałaś ten róż i nad niego. Tylko, wiesz, tutaj. Tutaj. Tu. W tym miejscu nic sobie nie dajesz. Przepraszam, ale ja robię tak matowe rzeczy, że jak ja mam się świecić w jakimś miejscu, to mam takie pierdziele. I ten właśnie na górze daje pod oczy, a resztę, jakby tak. Czyli ty po prostu lubisz pełny mat. Tak. No wiesz, jedyne co może się świecić u mnie to oczy. Ej, mega zajebisty jest ten puder. No, on tak ładnie wygładza. On robi takie... Ja bym spróbowała na twoim miejscu właśnie przerzucić się na jakiś czas na jakiś puder taki szczególnie, który jest niezapychający. Może na ten się przerzucę, bo jest fajny, serio. No, super. Dobra, co teraz? A, bo już masz talk. Dobrze, to teraz konturowanie na sucho i róż. Daję troszeczkę tutaj właśnie na policzki, nos, jakiś z tych, tak właśnie nad nos. I powiem ci tak, ten puder ogólnie jednak mnie zdenerwował. Rewelacja, ponieważ ta góra zajebista, ale ten dół jest ciemny jak pomarańcza w ogóle. Patrz to, tutaj użyłam tego dołu. Teraz ci, tak, jeszcze tutaj ci takiego wąsa zrobiła. No, czekaj. Ja nie wiem o co chodzi, że to jest... Właśnie, spróbuj sobie tak podjaśnić. Bo on tutaj nie był taki ciemny, on jakoś ciemniał na skórze, Ej, czekaj, a ja co teraz robię? Puder zrobiłam teraz robimy brwi. Najpierw zaczynasz od tego markera i tym markerem uzupełniasz sobie włoski, ale ty masz bardzo gęste brwi, więc takie, wiesz, możesz sobie tak przejechać z tak, żeby uzupełnić braki. Potem dajesz ten żel, żeby tak zoczesać. Czy ja używam używam tych dwóch kolorów. Tak. Ja w ogóle nie umiem używać takich pisaków jakby do brwi. Ej, ja zwracam honor, ten bronzer jest super. A. No, ja miałam takie... że nie byłam pewna, ale wow. Po pierwsze, on jest w ogóle jakiś rudy. Rudy jest? Czekaj, jak chciałam kolor, nie mów. Soft brown, już. Kurde, myślałam, że ci karmel dałam, miałam takie oj. Powiem ci tak, nienawidzę tego. Jest to, moi drodzy, kupa. Ale wiesz co, dla ciebie to jest rzeczywiście zbędny produkt, bo ty masz gęste brwi. Więc to jest takie, że to jest takie trochę bezsensowne. Ale ja sobie je wypełniam, tylko że odcieniami. Ja lubię mieć po prostu brwi trochę jak facet. No nie wiem, jakoś tak, ja mam jakieś takie... Ja dotknęłam się właśnie chyba czymś. Wow. Ej, to się ciągnie. Aha, bo to jest taki jakby klej do brwi. Ale on trzyma serio mocno brwi? Trzyma bardzo fajnie. Właśnie ja przejdę do kolejnego kroku. Czy to jest róż? Tak, tak. Ja muszę go zobaczyć. Jezu, jakie piękne. No nie? Jak w ogóle, co? Ty? Takie? No, ja tak biorę pędzel i tak przejeżdżam ten, ale głównie ten, że jakby tych nie używam. Wow. Bo one są okropne, ale ja bym nie powiedziała. Czyli te dwa mierzasz i gdzie dajesz? Ja po prostu robię coś takiego. Głównie on się jakoś tak skupia tutaj, dobra, ale czasami mi też wjeżdża tutaj wyżej albo tutaj nawet w oko, że po prostu jakby ta przestrzeń, ale ja tak nie zwracam na to aż tak uwagi, że ja to po prostu biorę i tak mocno, bo ja tam wiesz zawsze resztki tego różu, więc ja tak mocno przywalam i tak, no i tyle. A na nos? Nie. Ej, ale powiem ci, że ten klej naprawdę, w sensie... Wiadomo, on mi nie trzyma tak dobrze tych, bo ja mam naprawdę tak strasznie oporne te brwi. Aczkolwiek myślałam, że będzie słabszy. Naprawdę on trzyma w miarę spoko. Myślę, że jak ktoś ma takie bardzo delikatne włoski, to on robi dobrą robotę. Ale on jest w ogóle maciupeńki. Uwaga, klej do brwi Agi, mój klej do brwi. Twój starcza na 5 lat dla 2 osób. Więcej tego różu czy tyle? Bo nie wiem, czy ty lubisz dużo. Więcej. O. Ja nakładam dużo ogólnie. Kurde, ciekawe, bo jak patrzę na twoje make-upy, to miałam wrażenie szczerze, że ty w ogóle nie używasz różu. Cały mój make-up jest tak wygaszony i w ogóle, że jakoś może ten róż się... No, coś takiego, ale ogólnie... Ja naprawdę nawalam trochę tego różu. No naprawdę, ale on jest piękny. Na zasadzie serio ten kolor tak, jest sztosem. To było na super. To teraz tak, u mnie, ja bym teraz przeszła do rozświetlacza. Jeszcze na to. Więc tak, to jest ten oświetlacz i on jest bardzo intensywny. Możesz sobie użyć tego pędzelka, tak trochę delikatnie i jakby wklepuję go tutaj, tak tylko w tym miejscu jakby odtąd dotąd. Tak trochę i przechodzę pod brew i tak na samą końcówkę nosa. Ale będziesz cukierkowa i ja nie mogę. O wow, ale on jest naprawdę intensywny. No. Ej, jestem w szoku, bo tak tutaj on nie wygląda aż tak. Ja sobie bym zaczęła brwi robić, tylko powiedz mi w takim razie, co, po prostu ten ciemny? Nie, ja jeszcze nie robię brwi. Aha, tak? To brwi na koniec? No. W sumie możesz sobie wybrać, bo tutaj nie mam zasady, albo piegi, albo przechodzę do oczu. Wiesz, czemu nie robię brwi wcześniej? No. Przez to, że ja często robię takie cienie, które... Chcę mimo wszystko jakoś tak w miarę naturalnie, żeby one wyglądały, to ja wchodzę jakby na brwi też nimi często, więc... Czyli tak wysoko. Tak, więc jakby przez to nie robię brwi przed. Ej, super. Dobra, ja zacznę chyba od oka, bo będzie dla mnie bardziej takie safe. Mieszam ten i ten. Tutaj wszystko właśnie pod brwi też, ogólnie całość, żeby sobie trochę tak pociemnić, chociaż często też biorę resztkę, co mi zostało z bronzera i tak... Okej, no dobra, żeby po prostu to wyglądało jakbyś miała naturalnie ciemniejszą oprawę oka. No i jakby też lekko daję pot, ale dopiero zabawa się zaczyna później, bo mieszam zazwyczaj ten i ten, te dwa. Tak, mówię do everyday makijażu oczywiście. Zaczynam najpierw tak odtąd, żeby on też się znajdował trochę tutaj pod. I zjeżdżam tutaj. Dobra, no to zacznę od tych 2 kroków, bo potem jak mi powiesz więcej, to zapomnę. Więc stąd sobie właśnie tak na nos, pod brew i potem przechodzi do oczu. Ej, ty serio tak chodzisz? Ale czemu? Czemu sobie to robisz? Czy sobie ci się podoba coś takiego? Bo to jest takie cute. Teraz oko. Dałam ci tą paletę, bo w ogóle bardzo lubię cienie z Glamshopu, są naprawdę genialne. Użyj sobie tego cienia. Tutaj. Takie, wiesz, trochę rozmazane tak na nos i tu. I tu. A środek daj sobie tą lilę. To ci akurat będzie pasować idealnie do błyszczącego nosa. Pod oko możesz ewentualnie dać albo ten, albo też trochę tego, jakby ogólnie, żeby pomieszać taki oliwkowy z fioletem. Nice, dobra, no to jestem mega ciekawa. Ale powiem ci, że z Glamshopu w ogóle są genialne rzeczy. No właśnie, Glamshop sponsor me. Please contact me. Nie, bo ja miałam stamtąd właśnie kiedyś, jak używałam rozświetlacza, to właśnie chyba stamtąd miałam mój ulubiony rozświetlacz. Nie, naprawdę? Możesz podjechać jeszcze wyżej. Tak, jeszcze wyżej? No to dawaj. Ja u siebie tylko podjeżdżam właśnie w tych miejscach, na przykład właśnie jak tutaj dodaję, no to podjeżdżam pod brew, ale już tutaj na zewnątrz właśnie nie podjeżdżam aż tak, żeby sobie nie opuszczać tej powieki. Kontrowersyjna opinia. Ja lubię, jak ludzie z takimi bardzo mocno opadającymi powiekami, już tak naprawdę, że mają te oczy takie aż jakby byli takim czarnym charakterem. No. I robią sobie takie grunge'owe, rozmazane makijaże, że czarny po prostu nawalają i to jest takie, wiesz, jakby spali w nim 3 dni. Mega mi się to podoba. Lubię teraz podkreślać to, co już mam, ewentualnie, bo ja na przykład nie mam aż takich cieni pod oczami, ale znalazłam coś po prostu, co mnie jara i sobie to podbijam, no. Ale myślę, że to jest lepsze podejście niż właśnie takie myślenie o makijażu jako tylko, żeby, wiesz, tylko żeby coś poprawić. Oczywiście makijaż też służy do tego, żeby wiesz, tam poprawiać jakieś niedoskonałości, ale myślę, że fajnie jest myśleć o makijażu jako coś więcej niż tylko to, no nie? Ale to jest super, mi się bardzo podoba to podejście, bo rzeczywiście w czasach, kiedy my byłyśmy w szkole, jednak chciałaś być taka jak inne osoby, w sensie te, wiesz, takie wzory i tak dalej, a teraz ludzie jakby trochę wyznaczają sobą to jakby jak chcą wyglądać i to jest super. Ej, ale powiem Ci, że ten żółty jest taki mega uroczy. Fajny jest, bo wiesz co, ostatnio go odkryłam właśnie, bo on jest taki między żółtym a zielonym, jest taki zgniły. Tak, on jest taki zgniła musztarda, która leżała już na strychu babci od 3 lat. Mega polecamy tę paletkę, jak coś. Ładnie Ci w tym brzydkim takim cieniu. W tym brzydkim, dziękuję, ale to też ładnie. Dziękuję. Wiesz co, no teraz zazwyczaj, no albo piegie, albo maskara. Czekaj, czyli to jest końcówka? Nie. Przecież dajesz jakąś kredkę, co? Wiesz co, ogólnie powiem Ci tak, tą kredkę czasami robię tak, że daję na linię wodną. Ja wiem, że ludzie mnie, jak się myśli Iza Zabielska, to bardziej mnie kojarzą z takim właśnie smokia i w ogóle, aczkolwiek jeśli Ty spojrzysz na przykład na mojego TikToka, gdzie sobie często nagrywam tak po prostu, wiesz, w domu, na luzie, nie wychodząc nigdzie, to ja bardzo często mam właśnie tego typu makijaże. Kurde, nie zwróciłam uwagi, wiesz, tak. Mam takie, okej, jakby to jest Iza i tak już to jest dla mnie, wiesz, takie stałe. Ej, a powiedz mi, ten mam palcem nałożyć? Tak, ten świecący palcem. Czy ja mogę sobie dodać stare kredki? No dawaj, ja głównie robię właśnie na linię wody. Zapomniałam! To jest kredka ulubiona Izy, w zasadzie jakby to malujesz się trochę plastikiem już, nie? Trochę tak, w sensie, bo ogólnie po prostu muszę już kupić nową, ale uznałam, że ma być to, bo jeszcze wiecie, jeszcze tam z 2 dni temu to. Więc będzie to realnie tak jak ja robię, więc musisz tam, wiesz? Czyli co, linia wodna tylko, czy na górę też trochę wcierasz? Linia wodna, ewentualnie tak troszeczkę pod nią wychodzę, ale tak troszkę, żeby ona, żeby to było takie, ty patrz jak się świecę. No, to jest takie, że ja sobie celuję po prostu tym plastikiem w oko, ale coś maluję stare. Będzie tak, ta kredka już jest i tak na takim wykończeniu. Ja dzisiaj muszę podejść do Rossmana chyba kupić nową, że ona już może tutaj zostać wyrzucona. Dzisiaj robimy jej pogrzeb. Tak? No. Ej, no to jest wyjątkowa chwila. Uwaga, rip, kredeczka. Nice! Bardzo dobrze! Tak, wygląda się tak. Rozmazana trochę umarłaś, trochę jesteś, nie spałaś od tygodnia. Bardzo dobrze. Możesz sobie trochę nie tak nisko rozstać, że tak tylko delikatnie. Ja też sobie Ci nie powiedziałam. Czyli w takim razie teraz u Ciebie bym zrobiła eyeliner i mam tutaj taki brązowy, ciepły. Nie robię takiego, wiesz, eyelinera, że winged liner, bo dla mnie to wygląda zbyt tak clean i mi się to nie podoba, więc jak już to, wiesz, taki bardziej roztarty albo z cieni robić coś, więc to jest bardzo śmieszne, bo był czas, kiedy robiłam codziennie prawie eyeliner i to taki duży, więc jestem ciekawa, jak bardzo wyszłam z wprawy. Powiem Ci tak, że to akurat nie będzie taki duży liner, tylko takie, jakby taki tutaj trochę jaskółkę i dochodzę tylko do momentu, gdzie masz jakby ten kolor, ten żółty. Czyli jakby tylko do żółtego i sama taka jaskółka i ewentualnie możesz dać też w wewnętrznym kąciku trochę tam, gdzie jest też ten żółty. W ogóle ten liner bardzo fajny kolor, też jest taki dziwny. No właśnie, widzę. Czy ja teraz używam tego? Seksmasterka rok 2016. Teraz Agnieszka użyje tego. Nie wiem, czy to będzie już nie, ale uwielbiam ten fragment. Ej, dobra, tak? Jak Ty to szybko zrobiłaś i Ty mówisz, że wyszłam z wprawy. Nie wyszłaś. Nie wyszłam, tak, no. Dokładnie tak. Ale wiesz, tak mi się nie podoba moje oko z takim eyelinerem. No tragedia. No może jak sobie rzęsy pomalujesz, to będzie lepiej. Może wtedy. A Ty doklejasz ogólnie, że Ty nie? Teraz już nie. Ja tylko sobie podkręcam zalotką i... Miałam nie brać pędzli, uznałam, że zalotkę to pędzel. Tak, ja mam zalotkę w zasadzie. Przez to, że jakby używam głównie tego samego i w ogóle nie powiedziałabyś po mnie, naprawdę mam pizdę kosmetyków. Ale nie, dobra, jak tak teraz sobie, wiesz, tak przejechałam wzrokiem, no to nie pobijecie. Ale Ty rzeczywiście masz tak, że właśnie do sesji albo jakieś eventy lubisz robić szalone make-upy. Tak, i dlatego mam tego tak dużo, bo wtedy jest potrzebne. Tak, to są rzeczy, których, wiesz, ja nie używam na co dzień, ale po prostu, wiesz, tutaj jedna paletka z jakimiś brokatami kolorowymi, tutaj z jakimiś w ogóle emo, wiesz, przez to ja mam na przykład takie zapasy, że na przykład nie kupuję podkładów albo korektora, no bo mam, wiesz, 20, no nie? Ale w ogóle ten tusz, powiem Ci, że naprawdę robi robotę. No, ej, jak sztuczne trochę. Jeszcze jak sobie teraz podkręciłam? Powiem Ci tak, planowałam, żeby on był mniejszy, ale jakoś tak jechałam. Dobra, okej, to jest bardzo krzywe, bo ta kreska jest taka... Być, dobra, teraz wyglądamy, wiesz, jak to, jak Weird Barbie. Hi, I'm Weird Barbie. Jeszcze tam miałam podałam. Ej, bez kitu. Co ja mam teraz? Rzęsy też? Tak, rzęsy, więc możesz sobie podkręcić i ten tusz. Ty używasz czegoś na te rzęsy, czy nie? Te dolne naprawdę takie mam weird. Ja pamiętam, że ja miałam taki kompleks w liceum, że właśnie jak pomalowałam sobie, to miałam takie długie pająki, że ja malowałam tylko górne rzęsy kiedyś. Ten grzech. Jezus, to jest tak ładne, że jakby... Boże, chciałabym, tak! Żeby one były tych samych długo... W Azji są w zasadzie takie kępki właśnie na dolne rzęsy. Tak, ale myślę, że mnie naprawdę będzie się chciało. Nie, no. Myślę, że nie. Ty, a nie wzięłam sobie na nos tego... O, to był sobie. Do tego. Tak, to był ten. Szczerze? Nie, po prostu to, co masz, to, co ci zostało na pędzelku od oczu. Po prostu tak, okay. Bo ja zazwyczaj właśnie ten nos to robię tak z tej resztki. To było. O, chyba trochę za mały ten pędzelek, no ale trudno. Pokaż. No nawet więcej. O, więcej, dobra. Wiesz, zawsze boję przesadzić, bo lepiej jest, wiesz, tak po trochu. Ale ty malujesz normalnie dolne rzęsy. Tak, tak, maluję, tylko nie tak mocno. W ogóle ten twój tusz naprawdę jest mocarny. Co ty mówisz z tymi rzęsami? Ty sama przecież masz też długie rzęsy. Ale nie aż tak. Serio? No, zwłaszcza, że ja mam takie jakieś takie... Wyblakło, a ty masz tak... No, mi się mega mi się to podoba. Co ty gadasz? Wiesz, że ty jeszcze brwi ci zostały, no nie? Tak, tobie zostały... No, usta pewnie. Usta i jeszcze, uwaga, pieprzyki. A, i tobie też piegi zostały bez kitu. Znaczy, do takiego make-upu robię właśnie bardziej pieprzyki. Okej. Tam, gdzie ona na przykład pryszcza? Możesz tak zrobić, ale ogólnie tak za 4 randomowe, 5 randomowych tych. Ja piegi ogólnie, szczerze, robiłam tak, że po prostu dawałam tak i wklepywałam, ale teraz zaczęłam robić tak, że daję kilka kropek na palec i one chcą wtedy, mam wrażenie, bardziej naturalne. Okej, a dajesz gdzie dokładnie? Najwięcej daję tutaj, właśnie tak, gdzie dawałaś przed chwilą. No i daję troszeczkę właśnie tutaj, tak wjeżdżam sobie tutaj. To jest w ogóle ciekawe, zawsze daję jedną kropkę tutaj i drugą kropkę tutaj. I trzecią kropkę tutaj. Ja muszę to zobaczyć na twoim TikToku, muszę zwrócić na to uwagę, bo to jest, serio, nigdy nie zwróciłam uwagi, żebyś miała tu jakieś kropki. No albo one są delikatne, nie? Wow. Dobra, uwaga. Ej, rzeczywiście to fajnie działa. Tak z palca. Ej, ale co, ja mam to wklepać, czy tak zostawić? Zostawiasz, to są pieprzyki. Nice. No, właśnie to nie są te. I mam wrażenie, że w ogóle pieprzyki dodają takiego charakteru mocniejszego, Ej, a piegi są bardziej cute. No. Taka jakaś wredna macocha z filmu Disneya. No, dokładnie. No oh właśnie, my god! Możesz sobie też właśnie zrobić piegi i jeszcze dodatkowo właśnie niektóre wzmocnić tym. Ej, bitch, I love it! Zajebiste! I teraz ja jestem taka dumna z siebie. Ej, w ogóle, wiesz co jest śmieszne? Bo mam bardzo ciemną tą twarz i to patrz teraz. Ej, rzeczywiście, ale jak masz tak normalnie, to tak... Nie, tak tego nie widać aż, ale... Dobra, ja będę robiła brwi, a ty, jeżeli chodzi o usta, ja orę konturówkę i obrysowuję sobie konturówką, tylko ja robię tak, że górną wargę powiększam, ale robię tak naokoło, takie bractwo. Też. I potem na to pomadka. A powiedz mi, jak brwi, bo czuję się bardzo behind. Dobra, więc ogólnie nie daję tego dużo jakoś bardzo i nie przyprasowuję ich, bo jeśli bym normalnie miała twarz i zaczęła to robić, to one by były zbyt ułożone, więc ja... Robię taką linię, żeby one były jak najbardziej takie, wiesz, i wtedy nakładam troszkę ten i potem jak już zrobię tak, to robię tak i sobie tak, wiesz, układam mniej więcej, co tam mi nie pasuje, ale nie robię czegoś takiego, że tak, biorę to wtedy i tam, gdzie ogólnie mam brew, to sobie tak leciutko pociemniam, żeby one były gęstsze, ale z końca sobie lekko przedłużam, ale tak bardzo naturalnie, żeby one nie były takie, żeby... czyli go tak jakby one nie muszą być takie snatched, no nie? Kumam. A z przodu sobie robię kilka włosków jeszcze. Jak ty tego używasz, po prostu stąd wyciskasz tak. I... A, właśnie tak też myślałam, że przez to, że jest taki już oblepiony, ale nie chciałam tutaj, wiesz, zrobić mes. I co? I marszczę? Tak, tak, marszczę i do góry. I do góry. Ja mam takie, że patrzę na siebie, jak robię tak i mi się chce śmiać. O, dobra, tak i do góry. Nie mogę tak, bo muszę zrobić minę do tego, nie mogę tak sobie tylko zmarszczyć. Chyba mam wrażenie, że my robimy dość podobnie usta. W sensie ja bym nie wybrała takiego koloru, ale jakby jeśli chodzi o obrysowywanie, to mam wrażenie, że my robimy bardzo podobnie. Chyba coś jest nie tak. No nie, mniej więcej tak, tylko że ty masz trochę dłuższe włoski, więc u ciebie to wygląda trochę bardziej komicznie. Teraz jest to białe, więc potem musisz, jak będziesz nakładać, to jakby przyklepać tam, gdzie jest białe, żeby to było ciemne. To jest naprawdę wyzwanie ta zamiana kosmetyczek, ale jakby bardzo się z niej cieszę. Ej, ale jestem taka w ogóle w szoku, bo ja tak, nie wiem, zamiana kosmetyczek to jest ogólnie coś takiego, że wiadomo, że w tym filmiku chyba najbardziej ciekawa jest po prostu gadka, a nie te kosmetyki, ale faktycznie nie byłam w ogóle świadoma tego, jak ja dziwnie się maluję, ale też nie wiedziałam, że będę wyglądać tak inaczej, jakoś nie wiem, nie... Myślałam szczerze mówiąc, że po prostu u Ciebie w kosmetyczce będzie dużo takich profesjonalnych produktów, z którymi ja nie miałam styczności, ale że nie będzie ten makijaż aż taki odklejony od mojego codziennego, a dosłownie, no, normalnie bym w życiu na coś takiego nie poszła, ale mi się naprawdę to podoba. No, oprócz oczywiście moich policzków, bo się świecą jak psu jajca, po prostu ich nienawidzę, ale ogólnie naprawdę Ty wyglądasz dosłownie, to jest mój makijaż na co dzień, no. Tak? A dziękuję, bardzo mi się podobają te kolory, ciepłe odcienie, które są takie właśnie, ale trochę opalone, ten nos, po prostu jestem fanką. Ale rzeczywiście nie poszłabym na pewno w takie cienie, wiesz, pod oczami. Tak, tak. Bo to już jest dla mnie taka charakteryzacja bardziej. Ja w ogóle mam wrażenie, że ja się nie wstaję rano i się nie maluję i nie ubieram, tylko że ja się charakteryzuję i przybieram. Bo dosłownie mam coś takiego, że ja się czuję jak taka trochę postać. Aha. I ja w tą postać się ubieram rano. Myślę, że to, co mówię, nie ma za bardzo sensu, ale wiecie, co jest piękne? Nie wszystko musi mieć sens. Ale nie, powiem Ci, że dla mnie to ma sens jak najbardziej, bo Ty na przykład miałaś różne style. Zastanawiałam się, jak zareagujesz na tę pomadkę. Jest na szczęście mniej przerażająca niż wygląda. Ona się bardzo błyszczy, ale jak ją nałożysz na usta, to jest w miarę taka naturalna. Ej, to jest oszustwo! No. A powiedz mi, czy moc brwi jest w porządku, czy... Jeszcze troszkę może to walić, no. Ale ogólnie naprawdę spoko robota właśnie, że dobrze, że zrobiłaś tą końcówkę taką natural, że one się tak kończą dobrze, dobrze, bardzo się cieszę, bo starałam się, wiesz, słuchać uwag. O Boże! O Boże, tragedia. O Boże! Serio, bo nie chciałam Ci dawać tego, co Ty zawsze używasz. Ej, to jest dla mnie taka perłowa pomadka mojej babci. O to chodzi. Ej, ale szczerze z tym makijażem to się spokojnie tak komponuje w miarę. No, powiem Ci, że nie jest jakby, wiesz, dobieram rzeczy, żeby mniej więcej siebie siedziały, ale żeby też właśnie nie było tak, że na przykład dam Ci coś, z czego będziesz używała tak normalnie na co dzień. No tak, tak, wiadomo. Ej, ja skończyłam. Jeszcze dam Ci fikser, ale to już jest taka drobna rzecz, tylko powiedz mi jeszcze jak z ustami. Biorę ten kolor, tak wiesz, i właśnie obrysowywuję też tak na okrągło jak Ty i potem po prostu nakładam jakąkolwiek pomadkę nawilżającą, jakąkolwiek, ale tak tylko w środku, żeby one były trochę, żeby nie były takie suche i to co mam akces na palcu tak sobie, żeby one były takie trochę rozwalone te usta. Ale to pomadka z kolorem, rozumiem? Czy taki balsam po prostu? Balsam bez koloru. Aha! O, Ty normalnie używasz fiksera? Nie. Dlatego tak strzelałam, z jakiej odległości mam to zrobić. Ale powiem Ci, że to, że obrysowujesz sobie usta cieniem, to jest dla mnie jakiś hit. Pytanie właśnie, jak one się trzymają? Dobrze. Spoko się trzyma? No. Żadna konturówka mi nigdy nie zastąpiła cienia. Gdybym miała na przykład, wiesz, do końca życia mieć jeden produkt do makijażu, którego mogę używać, to by było cienie, bo ja tymi cieniami robię brwi, robię oczy, robię usta. Myślę, że też bym zrobiła konturowanie, jakby mi się chciało wszystko. No i ja właśnie też robiłam jakiś taki challenge, że tylko cieniami i po prostu da się tym zrobić wszystko. Czy robię tak, czy jeszcze wyklepuj palcem, tak. Okay, czyli żeby to tak jakby rozetrzeć. Tak, 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 tak. I potem dodaję balsam. Tylko tak w środku, żeby on nie zmazało właśnie tych cieni. To one nie muszą się błyszczeć, ale żeby one wyglądały na zdrowe, a nie takie suche, bo też cienie trochę wysuszają. No tak. Więc żeby one wyglądały po prostu jakbyś nie była aż tak zmarła. Wyglądasz ładnie, teraz jesteś jeszcze bardziej podobna do mnie. W ogóle każdy nam mówi, że jesteśmy podobne do siebie. Prawda, przecież my właśnie od tego zaczęliśmy w ogóle naszą znajomość, że pamiętam, że powiedzieliśmy, kurde, że ludzie nam mówią, że mamy w ogóle... Znaczy, głos chyba nie, głos... Mi się wydaje, że nie mówię. Chociaż nie, coś było z głosem też. Głos chyba też mówi, ale ogólnie, że ty ukradłaś moją twarz, nie, ty moją. Ale my mamy coś. Tak, jakieś podobne gdzieś są, tak jakby układ twarzy. Tak. Ale to w takim razie powiedz mi, i co u Ciebie najbardziej, w sensie w tym makijażu, co Ci się tak najbardziej podoba, coś, co byłaś zaskoczona? Najbardziej? Okej, najgorsze. Najgorsze to jest w ogóle... Po pierwsze kolor tego różu, po drugie, że to jeszcze na ten świecący róż obrzydliwy jeszcze rozświetlacz. Przepraszam, bardzo Waszą lubię dziewczynę, ale nienawidzę rozświetlaczy. I jeszcze nie pudrowanie tego obszaru, tylko zostawienie go i wygląda jakbym po prostu maraton przebiegła i się spociła tragedia. Nienawidzę tego, ale moja ulubiona za to. Kocham tą pasję, jaką włożyłaś. Moja ulubiona, no to te pieprzyki. Bo wiem, że to niby jest takie obvious, ale jakoś ja nie widziałam w takich pieprzykach i mi się to strasznie podoba, plus, że w ogóle odkryłam, że są takie rzeczy, które mają specjalnie kuleczkę, żeby to robić. Dosłownie z tego całego experience zabiorę to do domu, w sensie, że tą technikę właśnie robienia pieprzyków, a Tobie? U mnie brwi, o dziwo, na początku miałam takie weird, ale z tym okiem to wszystko tworzy taki mega spójny look. Bardzo mi się podoba to, że te kolory, których użyłaś i właśnie na policzkach i na oku, to jest taki mój kolor, jeżeli nie lecę w kolory. I usta zaskoczyło mnie to, że to jest robione cieniem i wygląda to dobrze, ale na pewno odtworzyłabym nos i właśnie tutaj policzki i to oko, tylko z mniejszą ilością cieni pod oczami, ale ale wygląda to bardzo dobrze, w sensie o dziwo, bardzo mi się podoba ta kolorystyka. Ja się też sobie szczerze w tym podoba, wiadomo, no są te rzeczy typu to i w ogóle, ale tak jakby już patrząc na całość, podoba mi się ten makijaż, to nie jest coś I would go for, ale gdybym miała dzisiaj iść na przykład na imprezę czy coś, poszłabym w tym. Wow. No. Ej, no to jest już dla mnie plus, więc mam nadzieję, że zaspokoiłyśmy waszą ciekawość i jakby podobała się wam ta zamiana, bo też podejrzewam, że długo na nią czekaliście. Jeżeli jakimś cudem nie znacie Izy, to jakby wrzucam jej socjale tutaj, TikToka, Instagrama. Koniecznie pamiętajcie, żeby napisać komentarz i widzimy się na tym kanale w następny piątek, a na kanale vlog w środę. Pa, pa. Nara! Swag.